takim największym moim komplementem, który uzyskałem, to był komplement w postaci listu matrymonialnego, który dostałem od starszej Włoszki, która napisała: mam 65 lat, obserwowałam pana tutaj podczas pracy. Ona grała jedną z sióstr papieża. Widziała mnie tylko w charakteryzacji. Tylko w momencie, kiedy już skupiony wchodziłem na plan, ona napisała taki list matrymonialny właściwie, że ona jest, pochowała kilku mężów, że widzi, że ja potrzebuję opieki, a ona sama jest pielęgniarką i że powinniśmy tak naprawdę pomyśleć o tym, czy, żebyśmy wspólnie nie spędzili tych ostatnich moich lat życia. I bardzo ją pewnie rozczarowałem w momencie, kiedy po ostatnim dniu zdjęciowym zdjąłem kostium i wszedłem na ten bankiet i się tam poznaliśmy. Już bez charakteryzacji ona sobie zdała sprawę, że ja nie mam 80 kilku lat, tylko 30 kilka. Swoje 30 kilka.